Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Centrum Myśli imienia Jana Pawła II oraz portalu internetowego Areopag21. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Mariusz Figura, wikary w parafii warszawskiej imienia błogosławionego Władysława Zgilniowa. Tematem naszego spotkania będzie kolęda. I pierwsze pytanie do księdza, właściwie jaki jest cel kolędy zwanej też wizytą duszpasterską, bardziej oficjalnie? Witam Panią, witam Państwa. Dla mnie osobiście, bo tak chciałbym się jakoś wypowiadać dzisiaj, wizyta duszpasterska jest nade wszystko spotkaniem z bardzo konkretnym człowiekiem, z konkretną rodziną, z konkretnymi ludźmi. Ja pracuję w takiej dużej parafii ursynowskiej. Ile tam parafian jest? 40 tysięcy. Także te spotkania na niedzielnych mszach świętych są z taką dużą ilością wiernych i z natury rzeczy nie mogą być to indywidualne spotkania. Natomiast są też spotkania w grupach parafialnych, ale to znowu są w porównaniu z całością nieliczne grupy. W związku z tym wizyta duszpasterska ma taki wymiar bardzo dla mnie osobisty, personalny. Ja mogę tych ludzi spotkać, mogę im spojrzeć w oczy, ale potem mogę ich poznawać już w kościele. To ja pamiętam, że po pierwszej kolędzie dopiero czułem, że są to takie spotkania już w kościele, ale z konkretnymi ludźmi, z którymi ja spotkałem się właśnie w czasie wizyty duszpasterskiej. Czyli spotkanie człowieka. I to wynika także z kodeksu prawa kanonicznego, który nakazuje duszpasterzom, żeby lepiej poznawali swoich parafian, swoich wiernych, żeby też ich życie, warunki, w których mieszkają na przykład, co ich nurtuje, ale taką tradycyjną realizacją tego jest właśnie kolęda. I proszę powiedzieć, bardzo się warunki zewnętrzne zmieniają. Ludzie pracują o wiele dłużej, do późna, nieraz pewnie mieszkania są zamknięte, ale właściwie czego z kolei to dla księdza jest, a czego z kolei jest dla tych ludzi, którzy nieraz to są, prawda, takie sypialnie, dzielnice sypialnie, jak oni reagują na wizytę księdza? Generalnie reakcje są bardzo pozytywne. Na 40-50 mieszkań, do których ja mam zapukać wieczoru, jednego wieczoru, 3-6 osób mówi nie. Przyjmuje około 40%, w związku z tym w pozostałych po prostu mieszkania są zamknięte. Natomiast ci, którzy przyjmują, to ja odnoszę wrażenie, że są to w 80% takie wyczekiwane spotkania. Ludzie są zadowoleni, że mamy chociaż kilka minut dla nich. Ludzie są przyjaźnie nastawieni, są zainteresowani tym, co dzieje się w parafii. No i taka wielka radość, że wiedzą też, co się dzieje. Ci, którzy naprawdę jakoś systematycznie przychodzą, mają takie wyczucie, co się dzieje i to jest takie i dla mnie, i spotkanie takie bardzo osobiste, które pokazuje, że gdzieś ten kontakt nawet jest w ciągu roku, mimo że nie jest tak bardzo personalny. Ale to są ludzie związani z Kościołem, prawda, którzy przychodzą. Natomiast jest też taka grupa, i to statystyki pokazują, że więcej ludzi przyjmuje księdza, niż zazwyczaj praktykuje. Tak jest mniej więcej 10-15% więcej. Więc to jest też jakaś szansa dotarcia do tych ludzi, którzy nie są blisko związani. I myślę, że dla tych ludzi nie do końca związanych tymi spotkaniami na Eucharystii w niedzielę, jest to taka szansa spotkania się z księdzem i może takiego doświadczenia, kim jest ten ksiądz. Czy jest to taka postać właśnie trochę z mediów, może niekoniecznie... Wirtualna. Tak. Niekoniecznie pozytywnie pokazywana, postrzegana, a tutaj mają kontakt z takim żywym człowiekiem. I tutaj się konkretyzuje, przychodzi ksiądz Mariusz i zaczyna rozmowę. Jeszcze innych 7 księży z mojej parafii. Jeszcze innych 7 księży z parafii. Tak, i rozpoczyna się rozmowa, która w moim przekonaniu bardzo często jest takim dobrym czasem. Dobrym czasem właśnie spotkania i pokazania chociażby sensu chodzenia do tego kościoła, jakichś związków z parafią. Też nieraz jest takim przypomnieniem, że jest Pan Bóg,
że jest Pan Bóg. Ja nie zapomnę takiego spotkania, które no, było takie dla mnie trudne, ale jednocześnie jak wyszedłem, to myślę, że było owocne, dlatego że koniec końców był taki, że jedna osoba, która była w tym mieszkaniu, powiedziała do drugiej, a wiesz, a ja myślę, co będzie z nami po śmierci. Czyli jakieś Czyli takie przypomnienie, że uruchomić jakąś strunę, która jest uśpiona w tych ludziach i jest jakaś szansa, przynajmniej może niewielka, ale w każdym razie uruchomienia, prawda, jakichś takich zasobów, które zazwyczaj są przysypane codziennością, czy... Powiem szczerze, że gdybym nie miał takiej nadziei, gdybym nie miał takich potwierdzeń, to chyba bym jakoś się wycofał z tej kolędy, bo jest to doświadczenie też trudne dla mnie. Ileś Dlaczego? Tygodni, wręcz tygodni? Miesięcy. Tak? To jest około 8 tygodni takiego chodzenia. Codziennego chodzenia. Tak, z sobotami włącznie. No jest to pewien trud, prawda? Każdy wieczór zajęty, różne sytuacje się spotyka, ludzie się dzielą swoim doświadczeniem. To jakoś też dotyka mnie osobiście jako człowieka i niosę gdzieś te radości, gdzieś te problemy. A takie spotkania właśnie, kiedy jest taki wyraźny znak, że można coś przypomnieć, że można na nowo pokazać oblicze Kościoła, Pana Boga, coś przypomnieć, no jest dla mnie takim potwierdzeniem, że warto się trudzić. Nieraz jest to trud, nie ukrywam tego, ale no jest też co Panu Bogu ofiarować, prawda, że jest to no, jakiś trud pracy duszpasterskiej po prostu. Chociaż na pewno ten trud jest jakoś nagradzany takimi dobrymi, pięknymi spotkaniami. Wierni się skarżą właściwie podstawowo na dwie rzeczy. Pierwsza, ksiądz też powiedział, 40-50 mieszkań w jeden wieczór, to ile to minut by wypadało? Na rodzinę? No 7-8. 7-8, właśnie. I co można w ciągu tych 7-8 minut zrobić? No, modlić się. Można się pomodlić. Tak. I chyba dla mnie taką podstawowym zadaniem jest... takie zrobić dobre wrażenie, że jesteśmy otwarci i są spotkania potem po kolędzie. Są sytuacje, gdzie wracamy do siebie jakoś. Potem znajdujemy więcej czasu, bo jest taka potrzeba, prawda? I takich spotkań jest, no niemało bym powiedział. No ale tak średnio rzecz biorąc, to faktycznie tego czasu nie jest za wiele i ci ludzie dopominają się, by było więcej. No jakimś rozwiązaniem być może jest kolęda, nie wiem, co rok, co dwa lata, co trzy, ale wtedy już nie spotkamy tych, którzy się w tym czasie przeprowadzili i się wyprowadzą. To takie Czyli są realia Warszawy. To tak, to są realia Warszawy. Ale na przykład jest takie rozwiązanie, które jest stosowane w jednej z parafii wielkomiejskich, rozłożenie wizyty na przykład kilka miesięcy. Co ksiądz o tym sądzi? Żeby właśnie tego czasu było więcej. No patrząc... żeby tych rodzin było 4-5 i na przykład na koniec jest spotkanie już w ostatnim mieszkaniu, czy w jakimś wyznaczonym. To jest też bardzo dobrze, dlatego że konsoliduje sąsiadów, prawda? Wspólnotę sąsiedzką. Też wiemy, że jest ogromny problem z tym w wielkich miastach, prawda? To jest tak. Właśnie tej anonimowości. Więc jak ksiądz sądzi, żeby nie było tych kilku minut i robienia dobrego wrażenia, bo to może, prawda, kogoś, no jak to, ksiądz przychodzi, żeby zrobić dobre wrażenie. Nie, tu chodzi o coś głębszego. To właśnie jak to powinno być według, czy ta formuła jest wystarczająca, czy też jakoś się wyczerpuje i trzeba coś nowego wymyślić. Na pewno my jako duszpasterzy szukamy tych nowych metod, nowego sposobu dotarcia. I pewnie po jakimś czasie to ocenimy, czy jest to skuteczniejsze, czy mniej skuteczne. I gdybym miał codziennie się spotykać przez cały rok z jakimiś 5-7 rodzinami, no to na pewno byłoby to bardzo owocne dla tych rodzin. Natomiast no, wszystkie inne miejsca pracy duszpasterskiej niestety by legły, bo doba ma tylko 24 godziny i są grupy, są spotkania różnego rodzaju. No trudno mi sobie to wyobrazić, mówiąc szczerze, bo wieczór jest tylko jeden każdego dnia. Ale może kiedyś przyjdzie taki moment, że tak będziemy postępować. Trudno mi to ocenić. Naprawdę, nie wiem. A koperta, która też jest taką sprawą delikatną. Właściwie jak powinien być to rozwiązane? Czy na przykład w diecezji gliwickiej została zlikwidowana i jest, prawda, są ofiary składane, ale nie w czasie wizyty duszpasterskiej. Co ksiądz o tym sądzi? Bo jest taka czasami nieufność, że przyszedł po kopertę. Jeśli ja wyczuwam taką nieufność,
to po prostu, nawet jeśli ludzie sami ją mi wręczają przy wyjściu, to po prostu dziękuję, nie biorę. Żeby pokazać, że tak naprawdę nie o to chodzi. To jest taki zwyczaj, prawda? Ale jestem przekonany, że gdyby tego nie było, to chodziłbym też z kolędą, z wizytą duszpasterską i nie byłby to dla mnie problem. Naprawdę nie chodzę po to, żeby coś tam zyskać i jak się zyskuje, to przecież nie też dla siebie, tylko te pieniądze idą na utrzymanie kościoła. Nie jest to naprawdę moim celem. Jakaś wewnętrzna wolność wobec tego problemu tak, jest skazana. Mam taką wolność. Nie jest to dla mnie problem, naprawdę. Natomiast no, jeśli dla kogoś jest to problem, to myślę, że też jest taka dobra okazja, żeby właśnie jakoś być wolnym i spróbować na przykład nie przekonywać tej koperty, prawda? Przecież to myślę, że ludzie są na tyle dojrzali, że powinni jakoś też umieć no tak sobie sprawdzić, jaki jest cel tego wszystkiego. I nie odczuwać tego jako przymusu. Oczywiście, zdecydowanie. Także jak całą kolędę, prawda? Zdecydowanie, kto chce, to przyjmuje księdza. Jest to po prostu wyraz ich wolności. Zdecydowanie, jeżeli ktoś chce, to przyjmuje, jeżeli ktoś chce, to mówi nie, dziękuję. I nie jest to problem, nie jest to problem. Chociaż no nieraz chciałoby się wejść właśnie, szczególnie w takie miejsce, gdzie może od kilku lat ksiądz nie jest przyjmowany, bo nigdy nie był, bo to też jest takie doświadczenie, dlaczego ludzie nie przyjmują księdza, dlaczego jakoś ta łaska wiary do nich nie dotarła. Ja bardzo sobie cenię takie spotkania, kiedy ktoś mówi nie dziękuję, a ja mówię, ja bym tak bardzo chciał porozmawiać ze sobą właśnie innego wyznania, czy osobą niewierzącą, bo dla mnie będzie to jakaś nowość, jakaś ciekawość, nowe doświadczenie i bardzo sobie cenię też takie rozmowy i one są, też jest to bardzo pozytywne. Bardzo dziękuję. Życzymy jak najwięcej tych, którzy się wahają, żeby otwierali drzwi. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję. Szczęść Boże.